Syrop z kurkumy, imbiru, miodu i cytryny. Więc niektórzy powiedzą, wszystkie składniki, jakie można sobie wyobrazić, które powinny w pozytywny sposób wpływać na nasze ciało, no, będą znajdować się w tym oto przepisie. Ale jak przygotować taki przepis? Jak przygotować w bardzo prosty sposób? Potrzebujemy oczywiście łyżeczkę startego korzenia kurkumy? No, jeśli nie chcemy oczywiście trzeć tego korzenia, co niekiedy powoduje ubrudzenie się, możemy użyć też kurkumy w proszku, łyżkę startego korzenia imbiru. Do tego potrzebujemy jednej cytryny. Ja tutaj jestem za dużą cytryną, pół szklanki miodu płynnego to będzie 130-150 ml. No ja mówię pół szklanki i Jedna trzecia łyżeczki, już nie łyżki, tylko łyżeczki czarnego pieprzu, oczywiście zmielonego, nie w formie pieprzu w ziarenkach. I tak myjemy cytrynę, wyciskamy z niej sok, przelewamy ten sok do jakiegoś małego naczynka, no, lepiej słoika, ponieważ później będziemy to zakręcać. Dodajemy do tego miód, imbir, kurkumę i pieprz. Ja radzę, żeby ten pieprz wsypać na samym końcu. Dokładnie to mieszamy. To jest bardzo ważny element, żeby po prostu to było wymieszane w sposób bardzo dokładny. Zakręcamy i odstawiamy w ciemne miejsce na przynajmniej 24 godziny. Po tym czasie, oczywiście, jest to gotowe i mamy tydzień, żeby go użyć, i przetrzymujemy go w lodówce. No właśnie dlatego te. Ilości, jakie podałem, no, dla niektórych będą no, małe, niewystarczające, ale w mojej opinii właśnie tak to powinno wyglądać, żeby te ilości były małe, żeby się nic nie zepsuło. A taki słoiczek. Który składa się z łyżki imbiru, kurkumy, z jednej trzeciej łyżki pieprzu, z, jednej, z soku je, z jednej cytryny i z pół szklanki miodu. To oczywiście coś, co jeśli będziemy używać tego syropu czy też soku, to wówczas zużyjemy to w bardzo prosty sposób. Jeśli chodzi o dawkowanie, to wystarczy nam jedna łyżka dziennie. Oczywiście, kiedy czujesz, że coś cię yy, Chwyta, kiedy czujesz, że jednak powinnaś zwiększyć tą dawkę, powinnaś zwiększyć tą dawkę, to wówczas można zwiększyć tą ilość na przykład do dwóch łyżek. Jeśli chodzi o młodsze osoby, tam uważamy dodatkowo ten smak jest dosyć specyficzny, co komu smakuje, tylko że osoby, które na przykład mają problemy z układem pokarmowym, czy też mają problemy z. Kamieniami żółciowymi nie zawsze powinny tego typu rzeczy stosować. Ogólnie, jeśli mamy jakieś przeciwwskazania dotyczące czy to imbiru, czy też kurkumy, uważajmy, ponieważ coś, co powinno nam pomóc, może nam niestety zaszkodzić, no ale jeśli mamy jakieś problemy, albo też zauważymy, że coś się dzieje niepokojącego, kiedy używamy takiego syropu z kurkumy, imbiru, miodu i cytryny. To musimy przerwać i sprawdzić, co się dzieje. Pamiętajmy też, że tego syropu nie wolno stosować cały czas. Jego stosujemy, żeby zwiększyć naszą odporność, kiedy już coś zaczyna nas brać, łapać. Oraz należy pamiętać, że przecież tych przepisów, gdzie używamy imbir, kurkumę, miód oraz sok z cytryny, jest dużo. Nawet na tym kanale ich kilka znajdziemy, dlatego warto je wymieniać. Warto oczywiście eksperymentować. Pamiętajcie, żeby nie robić zbyt dużej ilości. Tu jeszcze raz powiem, ja pierwszy raz po prostu potroiłem te ilości, zapominając, że to niestety nie jest coś, co powinno się przechowywać zbyt długo, nawet w lodówce. No i skończyło się na tym, że no nie powiem, że wyrzuciłem, tylko w ostatnie trzy dni zjadłem no, nie taką ilość tego syropu, jaka powinna być zjedzona, czy też wypita, jak zwal, tak zwal. Więc zapraszam do zrobienia tego przepisu. Smak jest specyficzny, ale naprawdę bardzo fajny. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.